30 maja Jagiellonia Białystok obchodzi swoje 100. urodziny. Z tej okazji chciałbym życzyć Jadze wszystkiego najlepszego, a Wam przedstawić najlepszych piłkarzy w historii Dumy Podlasia. Żeby urozmaicić to zestawienie, podzieliłem ten ranking na 7 kategorii i w każdej z nich wybiorę najlepszego piłkarza. Zacznę od zawodnika, który po odejściu z Jagi zrobił największą karierę. Kamil Grosicki z Jagiellonii odszedł do Sivasspor'u, później z powodzeniem grał w Ligue 1, a następnie przez jedną rundę w Premier League, do której próbuje obecnie wrócić, grając w barwach West Bromwich Albion. Od kilku lat jest podstawowym zawodnikiem reprezentacji Polski, wyróżnia się szybkością biegu i pasją do podróżowania w ostatni dzień okienka transferowego. Wybór najlepszego zagranicznego piłkarza sprawił mi trochę problemów, bo w ostatnich latach wyróżniało się kilku stranierich, ale ostatecznie stawiam na Daniego Quintanę, który miał bardzo dobrą technikę użytkową. Strzelił w Jagiellonii 20 bramek, najwięcej spośród wszystkich obcokrajowców. Wybrałem tu dwóch zawodników. Bartek Drągowski, który zadebiutował w Jagiellonii, mając niecałe 17 lat. Obecnie jest podstawowym bramkarzem Fiorentiny. Miał znakomitą końcówkę poprzedniego sezonu. Grając jeszcze na wypożyczeniu w Empoli, pobił rekord obronionych strzałów w jednym meczu Serie A. Drugim zawodnikiem jest Marek Citko. Grał w Jagiellonii do 21 roku życia. Osoby urodzone w latach 80. i wcześniej na pewno pamiętają Citkomanię. Bramki strzelane w Lidze Mistrzów czy w meczu przeciwko Anglii na Wembley sprawiły, że stał się idolem kibiców. Mirosław Sowiński w latach 1977-1991 aż 332 razy zagrał w bramce Dumy Podlasia. Doczekał się pierwszego awansu Jagi do Ekstraklasy w 1987 roku. Zdecydowanie najwybitniejszy bramkarz w historii Jagiellonii. Legenda. Niestety zmarł 12 lat temu. W tej kategorii wybieram zawodnika, który niekoniecznie miał najwyższe umiejętności, ale zyskał sympatię kibiców zaangażowaniem i graniem wiele lat w klubie. Rafał Grzyb przez prawie 10 lat występował w Jagiellonii, będąc pewnym punktem w środku pola. Wiele spośród 260 spotkań zaczynał jako kapitan. Odkąd zakończył karierę, obejmuje różne stanowiska trenerskie w Jagiellonii. Ostatnie dwie kategorie omówię razem, ponieważ obie wygrał Tomasz Frankowski. Franek zaczynał swoją karierę w Jagiellonii, później święcił sukcesy w Wiśle, a za granicą występował m.in. w Japonii, gdzie trenował go Arsene Wenger. Franek strzelał ważne bramki w eliminacjach do Mistrzostw Świata w 2006 roku, ale ostatecznie o dziwo na nie nie pojechał. Swoją karierę kończył w Jadze. W 132 spotkaniach strzelił aż 53 bramki, przyczynił się do zdobycia Pucharu i Superpucharu Polski. Strzelał piękne gole nie tylko jak na ekstraklasowe standardy, a po przeczytaniu książki Franek Łowca Bramek stał się moim ulubionym zawodnikiem. To już wszyscy piłkarze w dzisiejszym zestawieniu. Niedługo wraz ze specjalnym gościem wezmę na tapet inny zespół. Kto według Was jest najlepszym piłkarzem w historii Jagiellonii? Piszcie w komentarzach. Zapraszam Was do facebookowych grup Głodni Futbolu oraz Piłkarski Świat.